Cześć, witam się z wami. Jak zwykle tło jest brzydkie, światło jest brzydkie, ale nic na to nie poradzę. Mogę w ogóle nie nagrywać ewentualnie, bo takie są warunki tutaj. O, no zajebiście. W każdym razie, dzisiaj są moje urodziny, to znaczy nie dzisiaj, tylko w dniu, w którym mam nadzieję to opublikuję, będą moje urodziny. I z tej okazji chciałam nagrać 29 faktów o mnie, bo tyle lat skończę. Starałam się wybrać fakty, a w zasadzie wymyślić je, bo to nie jest takie łatwe, które nie będą takie, że tak powiem, basic, typu mam tyle i tyle wzrostu, skończyłam takie i takie studia, tylko takie, które są albo śmieszne, albo głupie, albo no faktycznie, że możecie tego nie wiedzieć i wnoszą coś więcej niż mój wzrost. Pytanie o mój wiek jest tak częste na TikToku, że ja nie wiem, o co chodzi z tą informacją. Ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, ile mam lat, ale jak jestem pytana o to bez powodu non-stop, to jest to dla mnie dziwne i nie lubię odpowiadać na to pytanie. Tak po prostu, ile masz lat, ile masz lat? A co to za znaczenie? Jak mam więcej, to co? To nie będziesz mnie obserwował, a jak mam mniej, to nie wiem, nie mam prawa czegoś powiedzieć albo nie znam się, nie rozumiem i wkurza mnie to, więc nie odpowiadam często na te pytania, aczkolwiek nie jest to żadną tajemnicą. A kto jest moją bubką? Będziesz tutaj ze mną? Chodź, ty ze mną będziesz tutaj. To pokaż siusiaka wszystkim. Pokaż siusiaka. Kto jest takim wychillowanym moim pieskiem najkochańszym? Kochańszym pieseczkiem. Zobacz, tutaj podu się zrobię. Gryfonika. O, psa, o, psa. Psa? Pierwszy fakt jest taki, że miałam doczepiane włosy i jest to bardzo dziwna rzecz i w ogóle zapominam o tym, że miałam doczepiane włosy. Nigdy też nie myślałam, że będę dziewczyną z doczepami. Nie żeby w tym było coś złego, ale po prostu no nigdy nie myślałam, że włosy będą dla mnie problemem, że będę potrzebowała tych doczepów, bo, że tak powiem, próżniaczo na pewno bym nie chciała mieć doczepów. Jezu, to wszystko brzmi oceniająco. Nie uważam, że dziewczyny, które mają doczepy, są próżne. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o poprawienie swojego wizerunku, że nie płaciłabym tyle hajsu, tylko po to, żeby mieć dłuższe czy gęstsze włosy, nie mając problemu z włosami, jakby z gęstością włosów. Dlaczego przedłużyłam włosy? Dlatego, że miałam je ekstremalnie zniszczone rozjaśnianiem. To się łączy z drugim faktem, a mianowicie to, że miałam białe włosy przez bardzo długi czas. Miałam je bardzo długie, bardzo zadbane, ale przez to, że biały włos jest nieziemsko wytrawiony i trzeba mieć pielęgnację on point, żeby te włosy wyglądały dobrze i żeby nie odpadały i się nie wykruszały. I ja to wszystko miałam i miałam mega zadbane te włosy. Zawsze jak ktoś, kto znał się na włosach i widział moje białe włosy, to zawsze mówił: u, widzę, że pielęgnacja musi być top, no bo są ładne, błyszczące, wyglądają zdrowo. Oczywiście takie nie były, bo ten włos nie żyje i nie ma jak być zdrowy. W każdym razie bardzo dobrze o nie dbałam, zajmowało mi to kupę czasu, ale opłacało się, bo te włosy wyglądały spoko. Był też taki moment, w którym poszłam do innej fryzjerki niż moja. I ta inna fryzjerka spaliła mi włosy prostownicą, nawet nie rozjaśniaczem, tylko prostownicą, bo nie poszłam na farbę, nie poszłabym do nikogo innego, żeby mi rozjaśniał te moje włosy, bo to też jest ważne, szczególnie przy rozjaśnianiu, żeby chodzić do tego samego miejsca, któremu ufacie. Dobra, inne story. Więc poszłam na fryzurę do innej fryzjerki i ona mi prostownicą, wiecie, za dużo razy przyjechała po pasmach. No a rozjaśniony włos, a biały włos to już w ogóle jest bardzo delikatny i trzeba bardzo uważać z wysoką temperaturą. I te włosy następnego dnia zaczęły mi się wykruszać i odpadać, więc ja je ścięłam. Ścięłam dosyć krótko do ramion i potem tych włosów zaczęło cały czas ubywać i miałam tutaj takie, nie wiem, 2 centymetry w ogóle przez środek. Środek był najgorszy, miałam kawałek grzywki i miałam tutaj, z jednej strony było zdecydowanie gorzej niż z drugiej, no ale ogólnie cały tutaj korona głowy, miałam powykruszane te włosy, najkrótsze to miały tak z 2-3 centymetry długości, takie sterczące dziady i to było bardzo niespoko. Szczególnie, że wiecie, no te długie białe włosy dawały mi dużo i to był taki element rozpoznawczy, no i przez to, że były długie i ładne i w takim niecodziennym kolorze. Okej, potem coraz więcej osób miało taki kolor, no ale dalej on nie był oczywisty, więc no one
no, dodawały mi wartości i pewności siebie. Długie włosy były dla mnie ważne i długo miałam długie włosy i nie planowałam ich ścinać, więc to, że nagle mam nie dość, że krótkie, nie dlatego, że tak zdecydowałam, tylko dlatego, że taka była sytuacja i jeszcze wykruszone, wyłysiałe każdej innej długości i z pięknych, długich włosów z dnia na dzień zrobił mi się po prostu kołtun w zasadzie na głowie. To było mega słabe i słabo się z tym czułam, więc przefarbowałam włosy na ciemno, żeby one mogły sobie odżyć trochę, co też nie było dobrym wyborem, bo został mi wsadzony pigment we włos czarny i to był zły pomysł, to nie był ładny kolor wtedy. Ale to w ogóle strasznie długie są te historie włosowe. W każdym razie problem był dosyć długo, bo włosy miałam do ramion, ale te tutaj na górze, każdy był innej długości, niektóre były naprawdę krótkie, więc często chodziłam w takim koczku spiętym tutaj, bo jakoś trzeba było to zakamuflować. Problem jest taki, że wiecie, ten włos, który macie tu za uchem, żeby dorosnąć do ramienia, potrzebuje tyle. A ten z samego czubka głowy, żeby dorosnąć do ramienia, potrzebuje zdecydowanie więcej czasu i to musi być zdecydowanie dłuższy włos niż taki tutaj z dołu głowy, czy z potylicy, czy gdzieś tam. Więc to trwało bardzo długo, ja się z tym czułam bardzo słabo i dlatego zdecydowałam się doczepić włosy. I właśnie się śmiałam, jak robiłam research, bo myślałam, Boże, nic nie wiem o doczepianiu włosów, bo nigdy nie myślałam, że będę doczepiać sobie włosy. No i znalazłam takie miejsce, ono wtedy było na ulicy Łódzkiej w Warszawie, nie pamiętam jak to się nazywało, ale może znajdę i może podlinkuję. Abstrakcja, Studio Abstrakcja się to nazywało i to było właśnie na Łódzkiej na Woli. Oni tam doczepiali włosy taką metodą na wosk żywiczny, że te łączenia były takie malutkie, jak jakieś tam mikroringi, czy jak to się nazywa, ale nie niszczyły włosów, bo ten wosk był rozgrzewany do 60 stopni i jakby doczepiało się tym woskiem żywicznym. To łączenie było takie wielkości ziarenka ryżu i powiem wam, że powtórzyłabym to, bo wtedy dało mi to dużo, te przedłużenie włosów, ale to było koszmarne, nienawidziłam mieć tych doczepów. Podziwiam dziewczyny, które całe życie chodzą z doczepami. Dla mnie to jest po prostu, no nie lubię. Nie lubię, mi też przeszkadzają, nie fajne to było uczucie przynajmniej dla mnie. Kosztowało to kupę hajsu, bo to kosztowało prawie, założenie tych włosów kosztowało prawie 3 koła, chyba 2800 wtedy. I to był, ja nie wiem, jakiś 2018 rok. Na dzisiejsze standardy to dużo hajsu, a wliczając inflację to w ogóle nie wiem ile. I ja wtedy miałam założone 100 gramów włosów 45 cm, więc miałam takie włosy do suta, że tak powiem. No i te włosy to były słowiańskie. Oni dobrali kolor, jakby te włosy były spoko założone. Cała usługa była poprowadzona jak najbardziej okej. Okay. Włosy były spoko założone, spoko wyglądały. Ale dla mnie znowu, to była taka gruba kita, to było za dużo włosów. Potem te włosy wychodziły garściami i to są takie niby słowiańskie, ale te włosy były sztywne, było je widać, wiecie, na podłodze, bo nie można przeczesać sobie włosów ręką. Nie jest to, no nie jest to naturalne, no po prostu. Jakby trzeba pamiętać o tym, że ma się te łączenia, że ma się te doczepy i no nie wiem, no ja nie, zdecydowanie nie. Miałam te włosy przez pół roku, czyli raz je podciągałam, za co zapłaciłam 4,5 zł, co jest kupą forsy. I jak je zważyli przy tym ściąganiu, to chyba miałam 65 albo 70 gramów. I już mi powiedzieli, że przy następnym musimy dołożyć trochę tych włosów, bo będzie za mało. Czyli musiałabym zapłacić 4,5 zł za podciąganie plus znowu za włosy, no bo za to też trzeba zapłacić. Nie mam pojęcia, jakie to były kwoty. Nie dopytywałam, powiedziałam, że to podciąganie robię raz i potem, wiecie, ściągam te włosy, docinam do jednej długości i dalej zapuszczam, żeby po prostu przetrwać ten najgorszy moment, kiedy te kłaki odstawały każdy w inną stronę. I powiem wam jeszcze, że jak poszłam, jak byłam na tym podciąganiu, to wszystko było tak super miło i elegancko, oni tak dbali o te włosy, które ściągali z głowy, no bo potem je doczepiali z powrotem, to te same włosy. A jak poszłam ściągać, to dostałam te włosy w takiej kicie, jeszcze z tymi łączeniami, że nie poobcinali tych łączeń, w takiej foliowej reklamówce, wszystkie poplątane, związane gumką recepturką i miałam taki straszny niesmak, że ej mordo, ale może ja bym chciała wykorzystać jeszcze kiedyś te włosy, a ty mi dajesz takie bagno, nie? No to nie było fajne.
Tym bardziej, że płacisz kupę forsy najpierw za włosy, za założenie, potem za podciąganie. Mogłabym je podciągać równie dobrze przez i 2 lata, co 2 czy 3 miesiące. No nie wiem, to miałam duży niesmak wtedy. Aczkolwiek ogółem oprócz tego jednego, oprócz tej jednej kwestii, no to studio abstrakcja, no zajebiście. Włosy pod spodem nie były zniszczone ani trochę. Także spoko. Ale się nagadałam o tym, o Jezu, jak zwykle. Trzecia rzecz, może już ileś osób o tym wie, nie lubię ostrego jedzenia. No nienawidzę, to jest rzecz, która mnie po prostu tak frustruje, jak dostaję coś ostrego i właśnie nie było nigdzie napisane, że jest to ostre. No szlak mnie trafia, nienawidzę jak mnie boli, jak jem. Chcę, żeby to było przyjemne, nie lubię tego uczucia pieczenia, szczypania. Ugh. Nienawidzę i nie chcę, żeby moje jedzenie było ostre i mam takie marzenie, żeby to był obowiązek zaznaczać w karcie, że w karcie czy informacja, kiedy się coś kupuje, że jest to ostre, pikantne, lekko pikantne, leciusieńko pikantne. Chcę to wiedzieć. Ja nie chcę płacić za coś, co mi sprawia ból po prostu i to jest jakby dla mnie ważne i bardzo jest to frustrujące, jak dostaję właśnie ostre jedzenie. Albo na przykład jak ktoś mówi, nie, to nie jest ostre i potem przychodzi i to jest lekko pikantne i ja mówię, ej, pytałam, czy to jest ostre, powiedziałeś, że nie jest. No tak, ale to jest lekko pikantne. Mam to w dupie. Dla ciebie jest lekko pikantne, dla mnie to jest niezjadliwe. Ale taka ciekawostka, jeśli chodzi o chrzan i wasabi, nigdy nie wiem, no to nie jest ostrość dla mnie, to jest taki inny rodzaj, tak jak imbir trochę, tak jak imbir, czosnek, chrzan, one mają taki mocny, intensywny smak, który idzie w nos, ale nie piecze. Ja nienawidzę po prostu tego uczucia pieczenia, szczypania, to jest najgorsze na świecie. Fakt numer 4, kocham zupy, uwielbiam zupy, takie warzywne, klarowne. Lubię gęste zupki, ale nie tak bardzo jak taką, wiecie, zupę ogórkową albo zupę jarzynową i nie lubię zabielanych zup. W sensie zjem, ale sama nigdy nie zabielam i preferuję niezabieloną, lubię właśnie klarowne zupy. Czuję się zawsze taka zdrowa jak jem zupę, ale no muszę wiedzieć, że ja ją zrobiłam, bo tak jak moja babcia zrobi zupę, to pokrywa moje zapotrzebowanie energetyczne na 2 dni. Jak zrobię sobie zupę taką na warzywkach, w której jest dużo warzywek, no to czuję się po prostu jakbym jadła sałatkę na ciepło i wpieprzam 3 talerze co najmniej. Kocham zupy, uwielbiam. I fakt numer 5, tak samo jak kocham zupy, kocham oliwki. I kocham oliwki od dziecka, co jest podobno rzadkie, że dzieci raczej nie lubią oliwek. U mnie w domu, no ja dorastałam w latach 90., ale to możecie sobie policzyć. Wtedy oliwki nie były tak popularne, ale u mnie w domu oliwki były od zawsze, od kiedy pamiętam. I mój brat uwielbia oliwki i zawsze ich dużo jadł. Rodzice też jedli, ale w umiarkowany sposób. Mój brat pożerał po prostu słoiki oliwek, a że wiadomo, że robiłam wszystko to, co mój starszy brat, to ja też pożerałam oliwki razem z nim i uwielbiam oliwki i kocham, uwielbiam. I wolę zielone, dobre zielone są dla mnie lepsze niż czarne, ale niestety jeżeli chodzi o marketowe oliwki, które no obok prawdziwych oliwek nie stały, no to lepsze są czarne z marketowych, bo czarne ciężko spieprzyć. Strona Kocham Oliwki i Oliwki Królewskie również podlinkuję. Uwielbiam. Wspaniałe oliwki, bardzo polecam. Jakoś tak bardzo jedzeniowo poszłam. Fakt numer 6 to, że wolę słone przekąski i w ogóle słone, wytrawne jedzenie niż słodkie. Co prawda to mi się trochę z wiekiem zmienia. Im jestem starsze, tym bardziej mnie ciągnie do słodkości, ale naprawdę rzadko. Nie mam ochoty na batonika, na wiecie, ciasto. Zazwyczaj jak na święta czy na jakieś okazje rodzinne wjeżdżają ciasta, to ja już nie jem tego, bo to mnie nie kręci. Naprawdę niewiele słodyczy mnie kręci. Najbardziej kręcą mnie takie rzeczy jak lody, sorbety i jakieś takie desery owocowe, w sensie, że jakiś jogurt wegański z owocami albo pudding czekoladowy Alpro i owoce do tego. Bardzo lubię takie świeże, słodkie rzeczy, że właśnie, no owoce to są dla mnie najlepsze słodycze, ale to frajerskie, co powiedziałam, ale tak, no owoce to dla mnie najlepsze słodycze. Nie jem słodyczy, ale bardzo lubię je piec, bardzo lubię robić no zarówno pieczone ciasta, jak i takie na zimno i desery. Zanim przyszłam na dietę roślinną, to naprawdę strasznie dużo piekłam przeróżnych rzeczy, uwielbiałam eksperymentować. Teraz robię też niewegańskie ciasta na jakieś uroczystości rodzinne i bardzo lubię piec, faktycznie to jest rzecz, która sprawia mi dużo przyjemności. Jeśli chodzi o wegańskie ciasta, to też uwielbiam je robić i uważam, że są tak samo
pyszne, ale bez Vitamixa albo Thermomixa ciężko jest uzyskać pewne konsystencje, które są potrzebne, a ja jeszcze się nie dorobiłam Thermomixa ani Vitamixa. Jakby ktoś mi chciał kupić, to chcę Vitamixa. Nie chcę Thermomixa, chcę Vitamixa. Fakt numer 7 to to, że kiedyś cały czas chodziłam w obcasach, były to czasy studiów i w zasadzie codziennie byłam na butach szpili 10-12 cm. Napierdalam jak, no taka lady totalnie. I Tomek też zawsze tak mówi, że mnie kojarzy właśnie z wydziału, że zawsze byłam odpierdolona. To też było takie celowe, że chyba potrzebowałam się trochę postroić w tamtym okresie życia. Nie, żebym wcześniej się nie stroiła, bo w liceum miałam straszny pokaz mody. No ale w liceum tak średnio było, jak się przychodziło w butach na obcasie. Zależało, jaki nauczyciel był akurat wtedy, w ten dzień. Z kim się minęło, z kim się nie minęło. Ale w liceum miałam ogromny pokaz mody. Non-stop kupowałam nowe ciuchy i co chwilę przychodziło się w czymś, no po prostu takie miałam liceum i żeby czuć się dobrze, to uczestniczyłam w tym procederze pokazu mody. A potem na studiach miałam także, kurde, w sumie lubię się stroić, lubię buty na obcasie, miałam ich strasznie dużo. Czasem dla balansu oczywiście przychodziłam w dresie, ale ogólnie to napierdalałam sukienki i wysokie obcasy i trencze i przychodziłam w takich kapeluszach wielkich. No i tak było. Fakt numer 8 to to, że poznałam Huberta Urbańskiego nie w planie B, a historia, gdzie go poznałam, łączy się z faktem numer 9, mianowicie z tym, że byłam w Milionerach. To było już jakiś czas temu, ale grałam z Hubertem, tam go poznałam. Kocham Huberta, uważam, że jest mega miły, uprzejmy i taki troskliwy, szczególnie w tym programie. No w ogóle super człowiek, miło się z nim rozmawiało, fajnie było z nim grać. Niestety nie wygrałam dużo, bardzo szybko odpadłam, nie spodziewałam się tego. Jedyne, co wam mogę powiedzieć, chyba nie mogę w ogóle jeszcze o tym mówić. Prawda jest taka, że ta sytuacja, w której się tam jest, wymusza podjęcie decyzji, nawet jeżeli się nie jest jej pewnym. Pytania również zostały takie dziwne. To, na którym odpadłam, to potem jak rozmawiałam z wieloma ludźmi, to nikt w zasadzie tego nie wiedział. No a ja na pewno. No ale taka była historia. Grałam w Milionerach i byłam pierwszą, która się zakwalifikowała, wiecie, z tego wybierania, ustawiania w kolejności odpowiedniej. Byłam bardzo dumna z siebie, że to zrobiłam, bo zawsze uważałam, że byłabym w tym zajebista i się utwierdziłam w tym przekonaniu i udowodniłam sobie i wszystkim. Nikomu nie mówiłam w sumie, że uważam, że byłabym zajebista i bym od razu przeszła, czyli sobie udowodniłam, że to prawda. Co to za myszka? Kolejny fakt to to, że miałam operację nosa, tak zwaną całkowitą korektę nosa, ze względów niezdrowotnych, tylko estetycznych. Operację robiłam w Poznaniu u doktora Skupina w zeszłym roku, czyli 26 października 2021 roku. I jestem bardzo zadowolona z efektów, nie mam żadnych problemów. I co? Tak, miałam krzywą przegrodę i była naprostowana, ale to nie był powód, dla którego miałam tę operację. Powody były czysto estetyczne. Kolejny fakt to to, że kocham narty, jeżdżę na nartach od kiedy chyba miałam 2 czy 3 lata, jeżdżę na nich zajebiście i uwielbiam. To jest mój ukochany sport. Bardzo dawno nie byłam na nartach w sumie i muszę pojechać w tym roku i liczę, że to się nam uda z Tomkiem. No i tak, uważam, że to zajebisty sport. Wydaje mi się, że 12 fakt, ale nie jestem pewna, to to, że nienawidzę prania. To też już jest taka wiedza, która gdzieś tam krąży w moim kontencie. Uważam, że pranie to jest najgorszy obowiązek domowy. Nienawidzę go z tego powodu, że jest wieloetapowe, trzeba wsadzić to pranie do pralki, potem trzeba je wyjąć w odpowiednim czasie, wtedy kiedy pralka skończy pranie, czyli nie można na przykład sobie gdzieś wyjść, albo nie wiem, zacząć nagrywać, no bo to pranie potem siedzi i się kisi, tylko trzeba się dostosować do pralki, trzeba rozwiesić to pranie, czego nienawidzę robić i potem to pranie schnie ileś czasu, wygląda paskudnie, straszy, mam tutaj takie straszydło, zajmuje miejsce, a potem trzeba je albo uprasować, albo złożyć i schować, no bardzo nie lubię. Trzymam żabę moją, tak, moja żabka. Fakt numer 13 to to, że obie prace dyplomowe pisałam o tłumaczeniach. Ja kończyłam lingwistykę stosowaną w kombinacji angielski-włoski. Pisałam pracę po angielsku i moja praca licencjacka była analizą tłumaczenia napisów i wersji lektorskiej do serialu Sons of Anarchy. A jeśli chodzi o pracę magisterską, to była to analiza tłumaczenia neologizmów z serialu Jak poznaję waszą matkę. Tę część praktyczną pisało mi się zajebiście. Faktycznie bardzo to była... No miałam z tego fan, ale dlatego że to mnie interesowało. Część praktyczna oczywiście nudy i tylko zmienianie tego, co już jest napisane w książkach, ale tak, pisałam o tłumaczeniach.
Fakt numer 14 chyba to to, że jaram się Medical English. To jest moja ulubiona dziedzina, jeśli chodzi o angielski. Ekscytuje mnie bardzo to słownictwo. Ono jest takie dla mnie, że aż się podniecam, jak słyszę niektóre słowa, które są takie dziwne i skomplikowane i trudne i potem mogę trochę nimi przyszpanować czy coś, nie wiem. Jara mnie w ogóle medycyna jako taka, najbardziej chyba anatomia, procesy, które zachodzą w ciele, to są takie rzeczy, które mnie bardzo interesują, lubię o tym czytać od kiedy byłam w liceum w zasadzie. No i Medical English jakoś tak to dopełnia i robiłam właśnie też specjalizację z tego Medical English i to była taka rzecz, która właśnie bardzo, bardzo mnie ekscytowały te wszystkie słowa i to zarówno po polsku, jak i po angielsku. Mieliśmy zajebistego wykładowcę, która górnicza. To był taki wykładowca, którego kochało się albo nienawidziło, bo był niezwykle wymagający i miał swoje zasady, ale uczył, więc wystarczyło się uczyć. I on z tej medycyny wiedział tyle, ale zawsze robił nam wykład na 15 minut, bo ktoś zapytał o jedno słowo, a potem kończył. Ale ja nie kończyłem medycyny, więc co ja tam wiem? Coś takie, no właśnie, zajebiście dużo wiesz, więc wspaniałe były te zajęcia, uwielbiałam je, no i do dzisiaj uwielbiam słowa, muszę sobie odświeżyć na pewno dużo, z chęcią bym poszła jeszcze raz na taki kurs, było przewspaniałe, te ciekawostki, takie niuanse, no och, uwielbiam takie rzeczy, to był jeden z lepszych kursów na moich studiach i patrząc obiektywnie, nie tylko dlatego, że mnie to ekscytowało, ale jeżeli chodzi o przygotowanie tych zajęć, no to wszystko dzięki temu doktorowi, który był naprawdę zajebisty i naprawdę zawsze dobrze przygotowany. Fakt numer 15 to to, że nienawidzę stóp. To już mówiłam w poprzednim filmie. Stopy wzbudzają, wzdrygam się po prostu na widok stóp i uważam, że stopy nie powinny się pojawiać w pewnych obszarach. Właśnie tak jak na łóżku, jeżeli mam czyste stopy, to okej. Ale jeżeli mam takie skarpetki przechodzone po mieszkaniu albo coś, no to stopy są poza łóżkiem. Albo w ogóle stopy w obrębie takiego obszaru, w którym jest głowa i no, góra ciała, ale przede wszystkim twarz. Nie ma miejsca. Jak widzę czasem na filmach, że ludzie leżą tak odwrotnie, że stopy mają tam, gdzie głowę i stopami albo nie daj Boże butami machają i dotykają poduszki. Ugh. Nie lubię, nie dotykam stóp, moje ledwo toleruję, ale dlatego, że są całkiem symetryczne i całkiem ładne są moje stopy, z tego co wiem i też jak na mój gust, no to toleruję moje stopy, ale no nie dotknę obcej stopy. To musi być ekstremalna sytuacja, żebym dotknęła obcej stopy, ale też nie obcego na ulicy, to nigdy. To nawet jakbym miała umrzeć, to bym nie dotknęła stopy obcego. Mówię innej osoby, o, bo użyłam obcej, innej. No stopę, nie wiem, Tomasza, to dotknęłabym tylko w gumowych rękawicach. Ugh, okropne, nienawidzę. Bleh. Numer 16 to fakt, że uwielbiam porządek. Wszystko musi mieć swoje miejsce, tak zostałam nauczona, a w zasadzie chyba mogę powiedzieć wytresowana, bo naprawdę moi rodzice mieli fioła na tym punkcie i ewidentnie ja teraz też mam. Nie lubię, jak rzeczy nie mają swojego miejsca, dlatego też mieszkanie, w którym jesteśmy i rzeczy są tak poutykane, bo po prostu tego miejsca tutaj nie ma. Nawet nie chodzi o powierzchnię mieszkania, chodzi o to, że ono nie jest dostosowane do mieszkania, wiecie, no nie ma tutaj miejsca na przechowywanie i jak na taką powierzchnię nie ma rozwiązań, które być tu powinny, więc są rzeczy, które leżą odłogiem, doprowadza mnie to do szału. To się wiąże z kolejną rzeczą, czyli byciem estetą. I to jest kolejny fakt, że jestem estetką. I te dwie rzeczy wiążą się tak, że ta przestrzeń, w której jestem, ma ogromny wpływ na mój humor, na to, jak się czuję, jak pracuję, ile mam energii i bardzo przekłada się po prostu na właśnie na mój humor, na mój dzień. Kolejny fakt to to, że numerologicznie jestem szóstką z 33, które mam z 11 i 22, więc jeśli ktoś się tym interesuje, to pewnie uważa mnie za Boga teraz. Nie no, żartuję, ale tak, mam wszystkie liczby mistrzowskie w zasadzie w swojej dacie urodzenia, także jestem wspaniała. Następny fakt to to, że mam mizofonię. Mizofonia to jest nienawiść do pewnych dźwięków. Jak na dzień dzisiejszy nie wiadomo skąd się to bierze, nie wiadomo też jak się to leczy. Polega to na tym, że pewne dźwięki doprowadzają człowieka do szału i do bardzo dużej agresji wewnętrznej, wręcz do takich destrukcyjnych zachowań bardzo często. I są to dźwięki najczęściej repetytywne. To zależy też od osobnika. Bardzo to jest indywidualna kwestia.
kwestia, ale w większości jest to oddychanie, chrapanie, mlaskanie, w ogóle odgłosy ciała, tykanie zegara i tego typu rzeczy. Bardzo często takim triggerem są odgłosy wydawane przez bliskich. Naprawdę, to jest bardzo ciekawe zjawisko. Trochę zaczyna się je badać, ale jeszcze nie do końca. Jest to rzecz, która potrafi bardzo uprzykrzać życie i ja nie zdawałam sobie nawet jak bardzo, do momentu, kiedy nie dołączyłam do grupy na Facebooku właśnie mizofoników. Tam ludzie opisywali swoje historie. Stwierdziłam, że okej, dobra, no ja największy problem zawsze miałam z zegarami tykającymi i z oddychaniem, tak jak wiecie, śpisz z kimś i słyszysz jego oddech, nawet nie chrapanie, tylko oddech, to dla mnie koszmar ogromny, dlatego pół życia spałam w słuchawkach, żeby nic nie słyszeć. Tam ludzie mają problemy takie, że nie mogą jeść ze swoimi bliskimi, ze swoją rodziną przy jednym stole, bo doprowadza ich to do szału. Albo, o czym nie myślałam, że są dzieciaczki z mizofonią i te dzieciaczki nie rozumieją, co się dzieje, ale nie są w stanie wytrzymać tych dźwięków, więc rodzice są zrozpaczeni, bo też nie do końca rozumieją, starają się dowiedzieć. No a przez to, że ta przypadłość jest mało popularna i niezbadana, nie wiemy za dużo o niej i nie wiemy, jak ją leczyć, no to są bardzo bezradni względem tego. No nie potrafią pomóc po prostu swoim dzieciom i rozumiem z perspektywy osoby, która zmaga się z tą przypadłością. Nie chcę sobie wyobrażać nawet, jak to musi u małych dzieci wyglądać, bo ja zaczęłam to u siebie zauważać od kiedy miałam lat 12 czy 13, a nazwać to chyba dopiero ta nazwa i to, że to jest przypadłość, przyszło do mnie, jak trochę zaczęłam szukać na ten temat, jak miałam, nie wiem, ze 20, może nawet 21 lat, także no nawet nie wiedziałam o tym, że to jest przypadłość przez długo. Jak byłam w podstawówce, to na kasecie VHS w kółko oglądałam dwa filmy, Titanica i Killera, tak było. I naprawdę przychodziłam ze szkoły i oglądałam Titanica i Killera, dwa, nawet nie, że albo, tylko dwa. I bardzo się denerwowałam, jak ojciec mi nagrywał coś na tych kasetach, bo to były, wiecie, nagrania z telewizji. Potem można było nadpisać jakby, że jeszcze raz wykorzystać tę kasetę i wtedy na tym filmie, który był, nagrywał się jakiś urywek i mój ojciec był mistrzem. Wydaje mi się, że każdy ojciec był mistrzem zapisywania czegoś na kasetach VHS, na których już coś było zapisane. No i były takie fragmenty. Na Arielce też w ogóle kiedyś mi coś nagrał, jakąś babę, która pije szampana. Do dzisiaj pamiętam tę klatkę. Kolejny fakt to to, że jestem chlebożerna. Uwielbiam chleb, uwielbiam bułeczki, chlebek. I w ogóle zawsze jak jest mi źle, to muszę zjeść chleb i jest mi lepiej. Albo dużo lepiej, albo trochę lepiej, ale chleb mnie zawsze leczy. Szczególnie w takich żołądkowo-nudnościowych sprawach, chleb zawsze mi pomaga. I uwielbiam, no naprawdę suchy chleb nawet. Dobra, miękka bułka, albo właśnie jakiś taki chlebek na zakwasie. Uwielbiam chleb i mogę jeść bez końca. I chleb robi mi dobrze, no po prostu. Co tu dużo mówić. Jak byłam mała i był mecz i ktoś dostawał żółtą kartkę, to myślałam, że coś jest na niej napisane. I zawsze się dziwiłam, bo oni pokazywali tę żółtą kartkę i ten piłkarz podbiegał. I ja pytałam wtedy mamę albo tatę, ale co on im tam napisał? I moi rodzice, ja nie wiem, jakoś tak albo mi to znowu kiepsko wytłumaczyli, albo nie chcieli wytłumaczyć, albo nie brali na poważnie, myśleli, że może ja żartuję, a ja serio myślałam, że tam jest coś napisane. I w ogóle chyba myślałam, że tam jest napisane coś bardzo wulgarnego, dlatego nie mówią, co tam jest napisane. Uwielbiam czystość. Powiedziałam już, że uwielbiam porządek, ale uwielbiam też czystość, uwielbiam zdezynfekowane rzeczy. Nie mam jakiegoś takiego totalnego fioła na tym punkcie, ale no lubię jak sobie odparuję poduszkę i mam takie uczucie, że mogę spokojnie położyć twarz na tej poduszce, chociaż i tak nie robię tego za często, bo jednak robią się od tego zmarchy. Jak wiecie, jest czysta łazienka, czysty klop, właśnie jak sobie parownicą przejadę po poduszce, czy po jakimś swetrze, czy po czymś, no lubię czystość po prostu, lubię jak wszystko jest takie zdezynfekowane, no powiem to, niech będzie. Boję się dna statków, to jest dziwne. To jest bardzo dziwna przypadłość, nie znalazłam dla niej nazwy. To się trochę wiąże z tym megalofobia, że boisz się dużych rzeczy, ale u mnie to jest tylko lęk, w sensie lęk. Ja odczuwam taki duży dyskomfort, jak widzę ogromny statek, bardzo się czuję niekomfortowo. Na przykład z budynkami tak nie mam, z pojazdami też nie, ale statki wzbudzają mnie takie. A jak widzę statek, który
nie jest w wodzie, no to uczucie jest 3 razy większe albo i 5 razy większe. Czuję ogromny dyskomfort nawet jak o tym myślę, bo od razu sobie to wyobrażam. Jak widzę dno statku, nawet małego, to nie. Myślę, że to dno statku trochę wiąże się z taką grą Różowa Pantera i tam było takie zadanie, że trzeba było zanurkować z jakiejś łódki, z jakiegoś jachtu i zeskrobać coś obrzydliwego z dna statku właśnie, z dna tego jachtu, jakiś taki... Ja nie wiem, co to był. Czy to był jakiś plankton? Czy to była jakaś rozgwiazda? Coś trzeba było zdrapać i to wtedy wzbudziło we mnie jakiś taki niepokój, jak grałam w tę grę i było tak dziwnie. I nie wiem, czy od tamtego momentu nie zrodził się we mnie lęk przed dnem statku. To jest takie głupie, ale tak jest, no. Więc mam lęk przed dużymi statkami. No i dno statku to nawet nie w dużym mnie bardzo wprawia w takie uczucie dyskomfortu. Dziwne, wiem, dziwne. Dużo razy się przeprowadzałam. Przeprowadzałam się naprawdę bardzo dużo razy. Myślę, że spokojnie ze 20. Więc mam opanowanego skilla, że zajebiście mogę się spakować, mogłabym przeprowadzać ludzi i brać za to niezły hajs, bo potrafię to robić. Robię to sprawnie i bardzo optymalizuję też to opakowanie. I uważam w ogóle, że przeprowadzka to jest też taki zajebisty moment do pozbycia się połowy gratów, jakie się ma. I zawsze to każdemu polecam, jak się przeprowadza, żeby pozbyć się jak najwięcej. Bo wtedy wchodzi się do nowego miejsca z taką lekkością, jak się ma tylko te rzeczy, których się potrzebuje, więc to jest akurat zajebiste. Ten fakt jest naprawdę dziwny, ale powiem go. Kojarzycie taką zasadę don't shit where you sleep, jeśli chodzi o związki? To ja się do niej nie stosuję. Nigdy się do niej nie stosowałam, zawsze pakowałam się w takie sytuacje, jakby były bardziej ekscytujące wręcz? Nie wiem, ale tak. Tak było od zawsze, od kiedy pamiętam, więc da się żyć nie przestrzegając tej zasady, jeżeli macie jakieś wątpliwości. Na spokojnie. Moim pierwszym samochodem był Ford Fiesta i był to przewspaniały samochód, uwielbiałam go, uwielbiałam nim jeździć. Był oczywiście starym rupieciem, był z 98 roku. Uwielbiałam ten samochód, albo w nim był po prostu porządek taki, że wszystko się świeciło i można było jeść z podłogi, albo był z kolei pierdolnik i wszędzie były ciuchy i pudełka po paczkach. Nie było nic pomiędzy. Albo wyszorowane tak pod test białej rękawiczki, albo właśnie zagracony wszystkim. Ale ten samochodzik był zajebisty. Jeździłam wtedy strasznie dużo, bo robiłam dziennie, myślę, że ze 100 km po Warszawie. Jadąc na studia, potem jeżdżąc do pracy, ucząc, jeżdżąc między domami swoich uczniów. Naprawdę ten samochód przewiózł mnie przez tyle kilometrów. Był przewspaniały i był zajebiście wyposażony. Miał szyby elektryczne z przodu, miał klimatyzację, miał bardzo ładne, jasne wnętrze. No zajebisty był ten samochód. I potem jak zaczął palić olej, miałam nowy samochód. Alfę 156, którą też bardzo kochałam. No ale Fordzik stanął wtedy w miejscu i stał przez pół roku nieruszany, zanim zawieźliśmy go na złom. I powiem wam, że on potem pół roku, nawet rok mógł stać. On ruszył bez kabla wtedy. Pamiętam, że łezka mi się zakręciła w oku, jak on mi odpalił od razu ten Ford. Byłam taka i jechałam oddać go na ten złom i mam nawet nagranie, może gdzieś je tutaj puszczę. To był wspaniały samochód, kupiłam go za 1800 zł w Poznaniu, pamiętam, jechaliśmy z tatą BlaBlaCarem i koleś puszczał jakiś okropny jazz i mój ojciec nie mógł wytrzymać, ale dowiózł nas do tego Poznania, kupiliśmy tę furę i wracaliśmy tą furą do Warszawy. To było śmieszne. No, uwielbiałam ten samochód. Fakt numer chyba 27. Nienawidzę pozycji Happy Baby w jodze. Bardzo nie lubię tej pozycji. Wydaje mi się, że dlatego, że anatomicznie wystaje mi kręgosłup. Wiecie, bo kręgosłupy są takie, że albo są takie schowane, albo są wystające. To ja mam ten wystający. I jak się kładę na plecach, na czymś twardym, to nie mogę leżeć tak, tylko zawsze trochę na bok albo trochę na ten bok. I niewygodnie mi w tej pozycji, bardzo jej nie lubię. Chyba, że robię ją na plaży na piachu, to wtedy jest zajebiście. Leży wtedy tak, że ten wystający kręgosłup nie sprawia mi problemu, no bo wciska się w piach i jest okej. Okay. Ale na podłodze, na macie, nawet na dywanie miękkim, nie lubię. Nieprzyjemnie i to nie jest fajna pozycja dla mnie. Wydaje mi się, że jest to już ostatni fakt. Jeżeli nie będzie tych faktów 29, to przepraszam. Sorry, ale ostatni fakt o mnie, jaki mam, to, że nie umiem gwizdać. No za cholerę nie potrafię się tego nauczyć. Jak byłam dzieckiem, to bardzo mi zależało i bardzo chciałam się nauczyć. Potem miałam parę prób, że ktoś mnie uczył gwizdać, jacyś kolesie, że na palce. Nie umiem tego robić. Po prostu nigdy chyba się nie nauczę gwizdać i od dłuższego czasu
nie myślę o tym, nie próbowałam gwizdać, stwierdziłam, że nie zależy mi, po prostu nie będę gwizdać i tyle. I to tyle, pora zacząć kolejny ważny 30 rok życia. Nara!